Z tego, co pani mówi, to wynika, że do dzisiaj była pani zbyt otwarta, tak, wobec mediów. To pan tak powiedział, a jestem bardzo otwarta. Wyszłam do państwa, z każdym z państwa... Może zbyt szczera. Z każdym z państwa rozmawiam, odpowiadam na wszystkie pytania, ale też muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że czasem ta debata, jak widzę, po zainteresowaniu mediów przekracza normy. No, ja się cieszę, że państwo się interesują Prawem i Sprawiedliwością, ale nadmiar zainteresowania też czasem partii szkodzi. Czy złożyła pani jakąś samokrytykę w środku? Wyobraża sobie pan, że nie? Myślę, że w redakcjach samokrytyka jest na porządku dziennym, więc nie było żadnej samokrytyki. Rozmawialiśmy o... Poznała pani powody, dla których została zawieszona? Takie powody generalne oczywiście i te powody generalne to nie dotyczyły mojego zawieszenia, tylko generalnych i trudnej sytuacji no, takiej wewnątrz partii, ponieważ rzeczywiście zbyt dużo dyskutujemy o naszych kłopotach czy różnicach poglądów na zewnątrz, za mało w środku.